Cześć, witam. Odpowiedź dla Maćka na temat ekscentryki w problemie Achillesa. I rozwijam, ten filmik dzisiejszy jest właśnie taką troszeczkę rozwiniętą odpowiedzią na twoje wątpliwości. Achillesa ekscentryka. Ten trening ekscentryczny powstał w klinice szwedzkiej w 1998 roku, właściwie w odpowiedzi na zapotrzebowanie, co robić z tendinopatią Achillesa. To jest gość, który pierwszy stwierdził na świecie, że tam nie ma stanu zapalnego, zmiany degeneracyjne i jego zespół opracował właśnie ten heel drop, taki znany na całym świecie zdjęcie Szweda, który jedną nogą się opuszcza z plecakiem na plecach i piękna zasada, codziennie 15 powtórzeń, 3 serie w miarę ustępującego bólu, ćwiczę ekscentrycznie Achillesa w pełnym zakresie ruchu, czyli w zgięciu grzbietowym, opuszczanie się. I to jest klasyka, która generalnie dzisiaj jeszcze w większości klinik rehabilitacyjnych obowiązuje, ale od razu jest jedna rzecz tutaj, jeżeli mam problem przy Achillesie, przy samym guzie piętowym, to ten heel drop jest zupełnie nieskuteczny i właściwie wprowadza w problem osobę, która ćwiczy w ten sposób. Jeżeli mam problem w Achillesie wyżej, ten trening jeszcze jest dalej uznawany jako skuteczny. Natomiast co się okazało w międzyczasie? Nauka szła w przód. W 2010 został opracowany taki schemat, co się dzieje po treningu. W stosunek zmian katabolicznych do anabolicznych. To jest bardzo ważna informacja. Zaraz po treningu przez pierwsze 24 do 48 godzin przewaga zmian katabolicznych jest nad anabolicznymi. Dlatego rekomendacje generalnie są, żeby drugi trening rozpocząć, oczywiście uśredniając, po 48 godzinach, kiedy ta wypadkowa zmian anabolicznych i katabolicznych jest na korzyść zmian anabolicznych. Jeżeli rozpocznę trening w 24 godzinie, rozpoczynam trening na przewadze zmian katabolicznych. Druga bardzo taka informacja, to był 2009 rok i grupa duńska Kongsgaarda zastosowała tak zwany heavy slow resistance trening, którego obie fazy, zarówno faza koncentryczna i ekscentryczna, trwała 3 sekundy i z dużym obciążeniem. Biorąc pod uwagę te informacje wszystkie, żeby dać czas na regenerację, na zwiększenie zmian anabolicznych i na informację, że wolny ruch powoduje większe zyski w kolagenie, to wszystko razem złączyło się jakby w przewagę treningu koncentryczno-ekscentrycznego stosowanego co drugi dzień, dając szansę na odbudowę. I dlatego trening ekscentryczny w odniesieniu do chorego Achillesa odszedł do lamusa. I teraz oczywiście tu jeszcze dodałem jedną informację, że od 2014 roku jako faza wstępna dla chorego Achillesa na dzień dzisiejszy nie ma wątpliwości, że w tej fazie wstępnej powinienem wykonywać tak zwane te ćwiczenia izometryczne w niepełnym zakresie ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o sam trening ekscentryczny w odniesieniu do zdrowego Achillesa dalej jest na topie, wykorzystuje się istnienie stanu zapalnego po ciężkim treningu, który jakby stanowi podstawę do budowy, do rozbudowy, do adaptacji, do coraz większego wysiłku. To jest ta chyba rozszerzona odpowiedź na temat ekscentryka, a chory Achilles, czyli tendinopatia Achillesa. Dzięki.